Witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy zabawę z Fornirem ze względu na to, że padły pytania z waszej strony, jeżeli chodzi o metodę, sprawdzalność metody łączenia Forniru wzdłuż na zakładkę. I tutaj postanowiłem podjąć rękawice i sprawdzić. Ciężko jest znaleźć w ogóle informacje w internecie, jakim sposobem to wykonywać, gdyż firmy, które to robią, niespecjalnie się tym chwalą, bo to jest ich tam słodka tajemnica, tak mi się przynajmniej wydaje. A amatorzy w zasadzie, no nie wiem, czy kładą, czy nie kładą, nie wiem. Ja jako majsterkowicz, taki totalny amator, który zajmuje się majsterkowaniem w moim królestwie tutaj, lubię wyzwania i lubię wyzwania trudne. Dlatego też postanowiłem zrobić coś takiego. I zrobimy dwie próby. Jeszcze tego nie robiłem. Także tutaj najpierw mam kawałeczek forniru, na którym zrobimy próbę. Do tego celu wykorzystam płytę MDF-u. Materiał, na który będę kleił właśnie później cały arkusz tego forniru. A później wykorzystam do tego, o tutaj macie moje jedno pudło głośnikowe, czy kolumnowe, jak zwał, tak zwał. I będziemy kłaść na tej największej powierzchni. Także nie przedłużając, zabieramy się za robotę. Ustawię kamerę i jedziemy. Mam mój kawałeczek forniru, trzeba go przeciąć, załóżmy tak. To cięcie akurat nie jest najważniejsze, bo to jest po prostu tylko dzielenie formatki na dwie części. Także to nawet równo nie musi być. Nie wiem, czy metoda składania tu jest akurat dobra. W każdym bądź razie no zobaczymy. To jest fornir już z klejem. Pierwszy kawałeczek. To jest tylko próba. Później, jeżeli to się uda, to będziemy robili całe pudło tak. Kleję kawałeczek. Tu zostawiam taki niedoklejony, żeby było co na zakładkę zrobić. Jedna strona chyba się przykleiła. Teraz założymy drugą stronę. O, może tak, będzie ładniej. Będzie coś widać. Przesuniemy kawałeczek tutaj i tutaj, żeby było widać, gdzie powinno być, gdzie będzie łączenie. I z drugiej strony prasuję tylko ten kawałeczek. Też nie do samego końca. No, wydaje mi się, że będzie dobrze. Ale tym razem będziemy cięli takim skalpelem przy pomocy liniału. I teraz ustawiamy ostry skalpel. I lecimy z tym koksem. Tu mi ładnie odskoczyło. Trzeba by się dostać teraz, ale ten drugi mi się jeszcze nie przeciął. Może się nie udać. Ok, mamy drugą stronę wyciętą. Kto nie testuje, ten nie będzie nigdy nic wiedział. Metoda wydaje się słuszna, być skuteczna. Nie wiem. Mamy to sklejone ze sobą, zlicowane, ale mam tutaj taki lekki dylemat nad tym, co tu się podziało. Ja tutaj widzę jakieś takie, nie wiem, czy to są szczeliny, ale chyba nie, bo widzę, że z jednej strony mi troszkę naszło. Dlatego muszę to spróbować przeszlifować delikatnie papierem 240. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Było widać pasek, było widać tutaj delikatnie klej. Ja podejrzewam, że to nawet nie jest szczelina, tylko resztka kleju. Ale do odważnych świat należy. Dlatego mimo wszystko, że tutaj mi to nie wyszło, chociaż jak się tutaj bardziej przyłożę, to w tym momencie ja to zrobię.
Także lecimy z koksem bez pitolenia. Nie ma się co poddawać. Bądźcie hardcy, a nie miętcy. Do boju. Dobra, kuźwa. Troszkę czasu trwało, zanim udało mi się ustawić mniej więcej wzór. Chociaż ten fornier jest taki krzyk, ten wzór taki troszkę pokrzywiony, ale nieważne. Mam ustawione. Jeszcze sobie raz skontroluję, czy gdzieś nie płacnąłem, żeby mi tutaj gdzieś nie wydało, bo tak jak mówię, tutaj próba jest tylko jedna. Ja szczerze powiem, nie potrafię tego odkleić. Gdybym coś zepsuł, może być problem. Ale okej, mam przypasowany wzór. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc żelazko. Może to sobie przełożymy tutaj. Tak. Tak, niech się to tutaj trzyma. I lecimy. Muszę posprawdzać, czy wszędzie dobrze jest fornir dogrzany, żeby mi się to potem nie odklejało. Ale to już wiecie z poprzednich odcinków. Jeżeli nie widzieliście, zapraszam. Linki macie i w opisie filmu, pod filmem. I może teraz się gdzieś coś u góry wyświetla. Mam przygotowane. Jedyne, czego się obawiam, to tego, że fornir mi troszkę za daleko wychodzi i ja go tutaj nie będę w stanie dociąć. Mam nadzieję, że sobie go nie uszkodzę, ale spróbujemy. No cóż, do odważnych świat należy. Także ogień na tłoki i lecimy. Okay. Dobrze, ten kawałeczek odszedł. Tu mi się ładnie przecięło, ale tu początek mam nieprzecięty, ale ok, bo on już jest poza. Udało się. Coś tam się udało, jeszcze nie wiem co. Żelazko mam już mocno rozgrzane. Ja tutaj wpadłem na taki pewien szatański pomysł i troszkę podgiąłem ten fornir do środka, żeby go ze sobą zlicować, złączyć. No i teraz, moi kochani, najdejśla wielkopomna chwila. Uda się, czy się nie uda? No i się nie udało. Powiem tak, nie wiem czy widać, ale upociłem się jak świnia. I czy to wyszło, czy nie wyszło, powiedziałem, że nie wyszło. Bo nie wyszło mi za pierwszym razem, chociaż nie zrywałem forniru. No to zrobiłem, aż się zgrzałem. Musiałem sobie zrobić taki szybki montaż, żeby to na stałe było do stołu chwilowo zamocowane. No i musiałem niestety, ale dobrze przygrzać, żeby ten fornir przesunąć. Nie tak to powinno wyglądać, ale zobaczcie sami. Wydaje mi się, że nie jest tak źle.
Jeżeli nie widzicie, to w tym miejscu jest łączenie, bo widać jest delikatnie bardziej białe z kleju. Ale wydaje mi się, że nie będzie źle, jeżeli tutaj zacznę to delikatnie szlifować, obrobię to, bo i tak na samym końcu będę szlifował te wszystkie, ten cały fornir. Wydaje mi się, że wtedy wyjdzie całkiem przyzwoicie. Efekt jest na pewno ładniejszy niż ta moja poprzednia metoda. Macie teraz linka tutaj u góry, możecie sobie zobaczyć. Tam była metoda na łączenie dwóch elementów ze sobą poprzez docięcie jednego i poprzez docięcie drugiego. Tutaj jednak zawsze generują się jakieś większe niedokładności, ale w każdym sposobie są i plusy, i minusy. Przy tym drugim sposobie na zakładkę jest dokładniejsze docinanie dwóch krawędzi ze sobą, ale generuje to inne problemy, choćby problem podstawowy. Brak doświadczenia. Przyznaję się bez bicia, tą metodę na zakładkę robię pierwszy raz w życiu i wydaje mi się, że jak na pierwszy raz wyszła ona poprawnie, choć chciałbym, żebyście się wypowiedzieli tutaj w komentarzach, czy jest to poprawnie, czy nie. Tak jak wspominałem bodajże na początku, największym problemem jest brak informacji, gdyż starzy fachowcy już są na emeryturach, już nie udzielają się choćby w internecie i nie zostawiają po sobie śladu. To my zostawiamy ślad. Może to kiedyś będzie to, co ja przykładowo dzisiaj zrobiłem, za ileś tam lat, o ile internet jeszcze będzie w takiej formie, w jakiej był, w jakiej jest. Po prostu będzie to gdzieś dla potomnych, może jakąś cenną, bądź mniej cenną informacją. Także pozdrawiam kosmitów w 2495. Tak się kleiło kiedyś kolumny, nie to co dzisiaj wasze te w mózgach co macie. Dobra, bo zaczyna mi ten, no, odwalać, muszę się czegoś napić. Także bardzo bym prosił o pozostawienie komentarza, zwłaszcza kolegów, którzy w poprzednim odcinku wspominali mi właśnie o tej metodzie, czy ta metoda jest ok, czy ta metoda jest nie ok. Może ta metoda nie będzie, tutaj to nie jest odwzorowane na, załóżmy, blacie bądź komodzie, bo to jednak nie będzie to samo. Na komodzie jednak będzie dużo trudniej coś takiego zrobić i tam podejrzewam, że trzeba dużo, dużo więcej czasu poświęcić na to, żeby coś takiego wykonać. Ale pewnie też się da. Może kiedyś dotrę do tego, żeby zrobić coś, jakiś ładny blat oklejony taką okleiną. Kto wie. Dobra, trzymajcie się, miłego dzienka, miłego wieczorku. Pozdrawiam bez pitolenia, Olo76. Komentarze wskazane, łapki do góry również. Pozdro i nara.